nawiązaniu do wczorajszej informacji pana prezydenta Krzysztofa Żuka o tym, że będzie drugie wyłożenie studium, chcieliśmy skomentować to i także powiedzieć dwa słowa o losach uchwały, która została przez nas, o projekcie uchwały, który został przez nas złożony kilka dni temu na jutrzejszą sesję Rady Miasta. Otóż uważamy, że decyzja o wyłożeniu, drugim wyłożeniu studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta jest bardzo dobrą decyzją. To jest decyzja, która według nas pozwoli przynajmniej przez kilka kolejnych miesięcy rozmawiać na temat planu przestrzennego dla miasta, w tym jego bardzo ważnego elementu, który budzi ogromne emocje, jak się wszyscy mogliśmy ostatnio przekonać w Centrum Spotkania Kultur podczas kilkugodzinnej debaty dotyczącej przyszłego losu Górek Czechowskich. Uważamy, że ta decyzja pana prezydenta pozwoli wyciszyć emocje, ponieważ mamy takie wrażenie, że w ostatnim czasie emocje brały górę nad racjonalnymi i konkretnymi argumentami, jeśli chodzi o przygotowywane studium, nie tylko w kontekście Górek, ale także w kilku innych obszarach miasta, i pozwoli mieszkańcom, co jest bardzo ważne, przez miesiąc czasu składać swoje uwagi do drugiego wyłożenia, które później będą przez służby pana prezydenta, przez Wydział Planowania rozpatrywane i dopiero zostanie przygotowana ostateczna koncepcja studium, którą zajmie się Rada Miasta. Więc podsumowując, według nas dobra dyskusja, która pozwoli wszystkim osobom chętnym, które może jeszcze nie zabrały głosu, wypowiedzieć się w tej sprawie, złożyć swoje wnioski, a nam pozwoli odbyć kolejne spotkania. Wiem także, że przez Wydział Planowania jest planowana publiczna dyskusja na temat w ramach drugiego wyłożenia, więc będziemy mieli do czynienia z wielokrotnymi spotkaniami, które mam nadzieję pozwolą wypracować kompromis, jeśli chodzi o ten niezwykle ważny dla przyszłości Lublina dokument. Dwa słowa pani radna Marta Wcisło w kontekście ostatniej Komisji Rozwoju Miasta. Głos mieszkańców jest dla nas niezwykle ważny, wręcz najważniejszy, ponieważ projekt uchwały, który przygotowaliśmy, budzi wiele kontrowersji dotyczących parku na Górkach Czechowskich. Postanowiłam w imieniu radnych Platformy Obywatelskiej wycofać ten projekt uchwały zarówno z obrad Komisji Rozwoju, jak i z obrad najbliższej sesji. Możemy państwu jeszcze dodać, że składamy do przewodniczącego Piotra Kowalczyka taką pisemną informację o tym, że wycofujemy ten projekt uchwały z najbliższej sesji Rady Miasta. Uważamy dodatkowo, oprócz tego, o czym powiedziała pani przewodnicząca, że w tym momencie, kiedy nie zakończyła się dyskusja nad studium, bo parę dni temu byliśmy w innej sytuacji, prace planistyczne były zakończone i mieliśmy dostać ostateczny dokument. W tym momencie, kiedy nie zakończyła się dyskusja nad studium, i ona będzie jeszcze trwała przez kilka dobrych miesięcy, rozmowa na temat wycinka miasta, jakim są Górki Czechowskie, i ustosunkowanie się do petycji, która nie wiadomo, czy nie zostanie uwzględniona w pracach planistycznych, bo tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, byłaby błędem. Musimy poczekać do zakończenia prac planistycznych i dopiero wtedy ustosunkować się do tej petycji, która wpłynęła. Chcieliśmy państwu opowiedzieć jeszcze o jednym temacie, mianowicie o przygotowywanym przez nas, również składanym na tą najbliższą sesję jutrzejszą, projekcie uchwały dotyczącej chęci wprowadzenia w Lublinie karty mieszkańca. Bardzo proszę pomysłodawczyni pani radna Barta Stefaniuk. Przepraszam, bo jeszcze w sprawie Górek pan radny zmarł. Przepraszam. Proszę państwa, obecnie staramy się w jakiś sposób, między innymi ta uchwała, którą przygotowaliśmy, miała wychodzić naprzeciw temu, na rozwiązanie problemu Górek Czechowskich. Natomiast chciałem państwu przypomnieć, jaka jest historia Górek Czechowskich, i tak naprawdę jest to problem, który dostaliśmy w spadku po prezydencie Pruszkowskim. Przypomnę, że w 2001 roku prezydent nie wykorzystał możliwości kupienia za tak naprawdę symboliczne pieniądze, za kilkanaście złotych za metr tego terenu, i nie byłoby tych uchwał, nie byłoby tych debat, tych sporów w tym momencie, gdyby w tamtym okresie za około 12 złotych za metr miasto kupiło te grunty, które obecnie są warte
mogą być warte nawet około 300 zł za metr przy obecnym stanie planu zagospodarowania. Przypomnę też również, że w 2004 roku pojawiały się zarzuty korupcyjne, też w kręgu działaczy PiS związane właśnie z tymi gruntami. Ostatecznie zostały te zarzuty uchylone, natomiast sprawa się ciągnęła długie lata. Także rozmawiając o kurkach czechowskich, musimy też pamiętać, jakie jest tło, jaka jest przyczyna tego, że teraz mamy ten problem. Pamiętam też głosowanie radnych platformy. Ja wtedy nie byłem w Radzie, więc trudno mi historycznie się wypowiadać. Skoro pan mówi o historii, to mówię, to nie. Natomiast wtedy radni platformy nie byli w większości, więc to radni PiS wtedy zdecydowali o tym. A prezydent Ruszkowski był w tym czasie bodajże na wycieczce zagranicznej w Meksyku. Powrócimy do tematu karty mieszkańca. Chciałabym Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym do Biura Rady Miasta wpłynął projekt uchwały właśnie w sprawie wprowadzenia w naszym mieście karty mieszkańca. Dlaczego teraz? Nawiązując do tego, że Zarząd Transportu Miejskiego realizuje projekt unijny, którego częścią jest zmiana systemu biletu elektronicznego, a jednocześnie przeprowadza w tym momencie proces dialogu technicznego, chcielibyśmy, aby nośnik nowego biletu elektronicznego był jednocześnie nośnikiem wielu różnych innych funkcji, które obecnie w naszym mieście funkcjonują, ale często indywidualnie osobno. Chcielibyśmy, aby Zarząd Transportu Miejskiego pochylił się nad tym, żeby ten karta biletu elektronicznego była na przykład połączona z systemem strefy płatnego parkowania, z systemem roweru miejskiego, ale jednak żeby też miejskie instytucje mogły oferować swoje usługi właśnie za pośrednictwem tego narzędzia. Jest to idealny moment do tego, aby o takich funkcjach rozmawiać. Tak jak wspomniałam, Zarząd Transportu Miejskiego, przeprowadzając ten dialog techniczny, rozmawia o konkretnych rozwiązaniach informatycznych, funkcjonalnych i myślę, że rozpoczęcie tej dyskusji jest właściwe na jesień tego roku. Planowane jest zamówienie publiczne z konkretną specyfikacją i myślę, że wtedy już poznamy konkrety, co dokładnie uda się w ten nośnik biletu elektronicznego włożyć dodatkowo, mówiąc wprost. Bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo pytania.